To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku o tym, że piękno jest w każdym. Tak przekonuje człowiek, rozmowę z którym wyjmujemy dziś w 8:10 z archiwum radia Książki. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Michał Nogaś, dzień dobry w niedzielę. W październiku 2018 roku Rozmawiałem z Tomkiem Sikorą, fotografem, a także autorem książki Kapitalnie. To rozmowa o życiowej filozofii, o spotkaniach i podróżach, o sposobie, w jaki patrzy na drugiego człowieka. To rozmowa o tym, jak zrobić zdjęcie, które jest jak rozmowa. Proszę posłuchać rozmowy, właśnie. Książki, magazyn do czytania wyborcza.pl oraz Audioteka przedstawiają. Radio Książki. Rozmowy o literaturze. Zapraszam, Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu, to jest 33. wydanie Radio Książki, wspólne przedsięwzięcie wyborczej.pl, książek, magazynu do czytania i audioteki, która nas gości. A dzisiaj Pstyk, naszym gościem jest Tomek Sikora. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Światowej sławy fotograf który teraz dał się namówić mojej koleżance redakcyjnej, znakomitej Dorocie Wodeckiej na cykl rozmów, które ukazały się właśnie w książce zatytułowanej Kapitalnie. No, Dorota nie jest rozmówczynią najłatwiejszą. Zależy dla kogo. Ja zawsze marzę o tym, żeby ktoś mi w takich rozmowach no prawie intymnych, bo jednak siedzi się jako oko, oko, radio na przykład. Przez parę dni, po, po, po parę godzin czy kilkanaście godzin nawet tak było z Dorotą. Ważne jest to, żeby, żeby padały takie pytania, na które odpowiedź nie tylko Dorota chcę usłyszeć, ale ja bym sobie też chciał czasami zadać, żeby po prostu zweryfikować, dowiedzieć się coś o sobie, bo yy, każde takie pytanie jednak yy, zmusza do intensywnego podsumowania pewnej części. E, życia w sumie. Tych rozmów jest tutaj wiele i trochę trudne przede mną, przed nami zadaniem, bo mam wrażenie, że o bardzo wiele rzeczy Dorota Cię zapytała, ale właściwie idźmy na żywioł. Co nam szkodzi, prawda? Pewnie. Dlaczego ludzie są piękni? No e, bo każdy jest inny. My e, ulegamy takim stereotypom, które są... Oczywiście mówię o powierzchowności w tej chwili, bo mówi się o człowieku również, o jaki piękny człowiek, nie znając w ogóle jego wizerunku na przykład, prawda? Taka opinia może powstać po przeczytaniu książki czy po zobaczeniu, obejrzeniu filmu. Natomiast jeśli chodzi o sam wizerunek, no to każdy człowiek jest piękny i nie ma nic wspólnego i nie należy się ani jego porównywać do, do tego utartego wizerunku, który jest forsowany przez wszystkie magazyny kobiece, przez okładki i tak itd. Dalej, tak dalej. To nic dobrego z tego nie wychodzi. Musimy się po prostu pogodzić z tym, że został nam nałożony taki płaszcz i ten płaszcz kiedyś zdejmiemy. Ale to nie jest łatwe pogodzić się z czymś takim. Chociaż dobrze, że mówi to o fotograf, który przecież ma za sobą tyle sesji reklamowych. Spotykał się z tyloma osobami, które. W ten sposób zarabiają na życie, że pokazują swoje, no właśnie to utarte piękno, stereotypowe, prawda? Bo jednak chcąc nie chcąc, ulegliśmy temu kultowi młodości, i wiele osób dało się zapędzić w róg, że jak nie wyglądamy tak, jak nam się wydaje, że powinniśmy z magazynów, okładek, z historii w internecie, że w 7 tygodni można zrzucić brzuch, to jesteśmy w jakimś sensie gorsi brzydcy, brzydsi. No właśnie, tak, tak by się wydawało, ale jednak e, poza wadami internetu i Facebooka są również zalety, które polegają na tym, że na przykład ludzie zaczęli w tej chwili celebrować każdy moment. Wchodzą do kawiarni, piją kawę, robią sobie zdjęcie, i uśmiechnięcie albo nawet robiąc głupie miny wysyłają to w świat e, jako taki pozytywny element życia. A co to znaczy? Oni patrzą na te swoje twarze i akceptują się takimi jakimi są. To są lepsze czasy, chociażby przez fakt, że można sobie zrobić selfie i potem wysyłać to zdjęcie, patrząc na nie. I to jest taka autoterapia, jednak. Tak myślisz? Wszyscy no, mówią, absolutnie. że to jest jakiś niepotrzebny ekshibicjonizm. No nie wszyscy, ale większość. Ja bym tego tak nie oceniał, bo dlatego że to ludziom, autorom jest to bardzo potrzebne, a my możemy oglądać albo nie. Tak jest ze wszystkim. Wchodzimy do sklepu z książkami, z płytami, do salonu samochodowego i tylko patrzymy na to, szukamy tego, co lubimy, co nam się podoba, a resztą się nie zajmujemy. Natomiast sam fakt, że, że ktoś się rejestruje i patrzy na swoją twarz wiele, wiele razy dziennie albo, albo w, w, w tygodniu, świadczy o tym, że on się po prostu absolutnie akceptuje. I ja zauważyłem, że ludzie, którzy są oddaleni od tego powszechnie przyjętego piękna, mają większe poczucie humoru, są na takim większym luzie. E, zwłaszcza tacy korpulentni, mm -hmm. z, z lekką nadwagą, to są ludzie z ogromnym poczuciem humoru. Więc y, widocznie rozwijają się bardziej wewnętrznie, z, y, zakładając, że tam już nie ma nic do zrobienia, do poprawienia, bo będzie tak jak jest. To jest ciekawe w ogóle. Po pierwsze, rozmowa na ten temat jest ważna, a po drugie, ciekawe jest, w jakim momencie ludzie dochodzą do wniosku, że nie muszą temu stereotypowi ulegać. To znaczy, ta narzucana wizja piękna, zewsząd nas opanowująca, powodująca, że musimy czuć się tymi, którzy aspirują do czegoś, że ona w pewnym momencie jednak zostaje przełamana. Tym, że siwieją ci włosy i myślisz sobie, OK, właściwie, jak masz siwe włosy, to jesteś. Może bardziej dojrzały. To jest mój przypadek. Bardzo szybko pogodziłem się z tym, że mam siwe włosy i czuję się z nimi znakomicie. Ktoś sobie powie, mam ileś tam lat i nigdy nie będę miała tali jak osa, ale nie muszę jej mieć, żeby czuć się piękna, żeby się akceptować. Co się takiego dzieje, Twoim zdaniem? Albo co się takiego stało, że ludzie przestali ulegać tej presji? Może nie wszyscy, ale ja chciałem tylko jeszcze dodać, że jako mały chłopiec zawsze marzyłem o tym, żeby wyglądać tak jak starsi ludzie. Mhm. Imponowały mi te rysy takie z marszczki, i uważałem, że to dopiero są ciekawe twarze. Ale jeśli chodzi o, właśnie o to, o meritum pytania, mianowicie wydaje mi się, że że ludzie zrozumieli, że ich relacje mają polegać nie na zewnętrznej ocenie, tylko na relacji takich kontaktów, rozmowach, itd., itd. I tu trzeba się wykazać tym właśnie wewnętrznym, pięknym, żeby stworzyć sobie wokół siebie jakąś grupę znajomych, którzy chętnie się z nami spotykają, bo sama ta zewnętrzność to jest tylko powierzchowność, to może w każdej chwili ten czar prysnąć, prawda? Jeśli jeśli pod tą dekoracją nie ma ciekawego i ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, którzy są ciekawi, którzy czytają, którzy żyją każdą chwilą życia, są otwarci, bardzo chętnie są akceptowani przez większą ilość ludzi i chętnie się z nimi rozmawia, bo oni wnoszą pozytywną energię i coś takiego, czego nam najbardziej brakuje w kontaktach, prawda? Mówi o rozmowach. Niebezpieczeństwo oczywiście Facebooka i komputerów jest takie, że wydaje mi się, że coraz mniej ludzie ze sobą rozmawiają, ponieważ tam porozumiewają się formą pisaną, która też jednak sporo o nas mówi, prawda? To też jest jakiś taki kontakt niewerbalny, ale jednak otwierający nas do, do, do ludzi. No, przede wszystkim żyjemy w kulturze skrótu, obraz i mało słów. Czasami mi się wydaje, że to jest wspaniałe. Że za dużo się mówi. Ja tak kocham Myśliwskiego, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, bo tam każde słowo coś znaczy. To e, jego się nie da tak przeczytać ciurkiem. E, każda strona to jest e, jakaś niesłychana mądrość i wraca się e, do każdej linijki i można to trawić i trawić i trawić. Ludzie bardzo często. Zanim powiedzą coś ważnego, to to jest otoczone ogromną ilością słów zupełnie zbędnych, niepotrzebnych. Nawet pamiętam kiedyś mój serdeczny przyjaciel Wacek Kisielewski, jak spędzaliśmy tam dużo czasu w Paryżu w latach 70., pod koniec 60., na początku 70. On mi zawsze mówił tak, wiesz co, ten język francuski... To jest taki bełkot, wiesz, gdybyś tak wsypał to, te słowa do, do sitka i przecedził, to może by zostały ze dwa ważne. No bo tam są te gesty, on, no, buf, baw i tak dalej, oh, i tak well. dalej, tak. Mm -hmm. Oczywiście wydaje mi się, że jest bardzo podobna sytuacja w polskim języku i w każdym innym. Ludzie po prostu mają potrzebę mówienia, a byłoby cudownie, gdyby tak ktoś usiadł przed nami i powiedział cztery ważne rzeczy, i, i to byłby klucz do, otworzyłby nasze, nasze myślenie. Na zdjęciach ludzie milczą, na szczęście. <laughs> o no właśnie. Ale z kolei odbiorca ma, może, może uruchomić swoją fantazję i, i opowiadać sobie o tych zdjęciach, co chce. Już jest milion wątków, o których moglibyśmy rozmawiać, i ścieżek, którymi moglibyśmy podążać, ale w takim razie skupmy się na tym, co powiedziałeś przed chwilą, a potem wrócimy do Myśliwskiego, dobrze? I mhm. być może do Kisielewskiego. Mówisz o tym w rozmowie z Dorotą Wodecką. Ja szczerze mówiąc, chodząc po galeriach, oglądając zdjęcia, tak sobie tego mocno nie uświadomiłem, ale po lekturze waszej rozmowy, po tej książce, tak. Widzimy oto zdjęcie. Jedno, drugie, trzecie. I. Często nie myślimy o tym, jak ono działa na naszą wyobraźnię. A ty mówisz tak. Bardzo wiele zależy od tego, jaki znajdzie się pod tym zdjęciem podpis. No tak, oczywiście. Oczywiście takim naj, najlepszym przy, przy, przykładem jest zdjęcie osoby, która w kompletnej rozpaczy. Albo w kompletnej radości takim akcie śmiechu, prawda? To są bardzo podobne gesty do siebie. Jeśli zrobimy zdjęcie zapłakanej osoby, to można podpisać, że to jest osoba, która właśnie wygrała milion w Totolotka i, jest, i to są jej emocje związane ze szczęściem, łzy jej lecą ze szczęścia. No i gdzie tu jest prawda? Nie ma prawdy. Fotografia sama w sobie kłamie. Funkcjonuje tak, jak my chcemy. Autorzy. Chyba, że jesteśmy na tyle szczerzy, i no, że podpisujemy ją właściwie. Ale przecież każde zdjęcie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, może zafunkcjonować niezależnie od naszego podpisu. Może je ktoś skopiować, wysłać i zupełnie inaczej podpisać. Bardzo wiele jest w tej książce takich zdjęć, które są historiami wyrywanymi z kontekstu. I tak sobie myślę o tej niesamowitej sile fotografii, to jest ciąg dalszy tego, o czym Ty mówisz i o mm -hmm. czym opowiadasz Dorocie. Że właściwie każdy, kto weźmie do ręki tę książkę, albo zwróci uwagę na Twoje zdjęcia, spojrzy na zdjęcia ludzi, których fotografowałeś, nie wiem, w Melbourne, w Stambule, w tych wszystkich pięknych miejscach na świecie Warszawie. W Warszawie też oczywiście, dokąd Cię y, zaprowadził los. To właściwie każdy może sobie stworzyć inną historię. No to właśnie. jest nawet ciekawsze być może od literatury, że literatura jednak narzuca w jakiś sposób odbiór, a zdjęcie daje niesamowite możliwości. To mnie bardzo właśnie pociąga w tej fotografii ulicznej. Kiedyś to się nazywało reportaż, teraz się nazywa fotografia uliczna. Czyli zdjęcia robione w, z biodra, które rejestrują faktyczną sytuację, relacje między, między ludźmi, emocje między ludźmi, albo jakieś takie Zupełnie abstrakcyjne sytuacje. Ja tu w tej książce podaję przykład zdjęcia, którego nigdy nie zrobiłem, że pies leży na grzbiecie i do góry nogami, prawda? A ludzie idą obok niego i ten pies jest w dodatku żywy, a nie zdechły. I to jest taka abstrakcyjna sytuacja, do której każdy się może odnieść zupełnie inaczej, ale również człowiek, który zrobił to zdjęcie, na ogół nie zna prawdziwego kontekstu tego, co się wydarzyło, no bo to się wszystko dzieje szybko. Ja idę. Pod prąd. Jak widzę dużą ilość ludzi, to idę na nich i w ostatniej chwili no, trochę kątem oka ich obserwuję. Jak widzę, że ma się coś wydarzyć, to w ostatniej chwili przecinam im drogę i robię z biodra, z biodra zdjęcie. Ale nadal nie wiem, skąd się wzięły, jaki był powód tych, tych gestów, jaki jest prawdziwy kontekst, na jaki temat była ta rozmowa. Kiedyś w Istambule zrobiłem takie zdjęcie, kiedy cztery osoby są uwikłane w zasadzie w relacje między sobą. Jak patrzymy na to zdjęcia, tak naprawdę to one w ogóle nie mają żadnej relacji między sobą, tylko tak ustawiły swoje twarze i miały takie gesty, że wydawałoby się, że rzeczywiście między nimi się coś dzieje. Czy na przykład sfotografowałem ojca z, z córką, który biegnie przed siebie z taką emocją między strachem a pośpiechem, i nie wiadomo, czy oni biegną do autobusu, czy biegną na lody, czy dostali telefon, że coś się komuś stało. A może jeszcze jakiś inny powód? I to jest, to jest wspaniałe. Zatrzymujemy czas, nie wiedząc w ogóle, co się działo i co się będzie działo po tej jednej tysięcznej sekundzie. Zbiotra, co to znaczy? To znaczy, że aparat nie trzymamy przy oku. Są dwa rodzaje fotografowania ludzi, albo zatrzymujemy ludzi, pytamy ich o zgodę i wtedy fotografujemy ich, ale. Już z ich świadomością, to znaczy, już nie będą się naturalnie zachowywali, tylko gdyby nawet chcieli, to będzie zawsze tam jakiś element pozowania, albo po prostu staramy się być niewidzialni, to znaczy, jesteśmy tak jak oni przechodniem. Tyle, że uzbrojeni w aparat na wysokości biodra celujemy na ślepo. To znaczy, na ślepo, jak się zaczyna fotografować, bardzo szybko można się nauczyć doboru takiego kąta, że się domyślamy po prostu, jak skierować aparat, żeby był właściwy kadr. To jest trochę takie podglądanie, prawda? To jest podglądanie oczywiście, ale my również oczami podglądamy. To jest podglądanie z tym zatrzymaniem jednej setnej sekundy. My dokładnie to samo widzimy, tylko nie widzimy tej na przykład. Te, tego ułamku sekundy, kiedy ktoś na przykład wyciąga język albo ma przymknięte lekko czy prawda, wydaje nam się, że cały czas ma otwarte, a my jednak mrugamy i tego nie zauważamy, bo, bo my widzimy obraz ciągły, my widzimy film. Klatkę filmową, gdyby zatrzymać, to też nagle widzimy tam zupełnie inny świat tej klatce filmowej, inne, inne odniesienia. Bo detale można znaleźć, tak? One na umykają, Dokładnie. prawda? Ja na przykład robię sobie bardzo chętnie, siadam w kawiarni, w takim małym miasteczku w aix przy stole, w kawiarni, których jest naokoło targowiska mnóstwo. Kładę sobie malutki aparacik i włączam go na... Na stoklatek na sekundę on ma taką funkcję, co to znaczy, że jako odtwarzam, to widzę ludzi, ruchy ludzi w czterokrotnym zwolnieniu. wtedy dopiero takie nieme widzę kino. tych ludzi. Nie my kino. Nie kino, ale w zwolnieniu. To jest balet prawie, mhm. że każdy, każdy ruch widać, jak piękna jest koordynacja ruchu u psa, u człowieka, jaki piękny jest gest, na przykład pocałunku, czy, czy każdy inny, prawda, w zwolnieniu. Co ci do tych ludzi ciągnie, Gna, że masz taką potrzebę dokumentowania codzienności ludzi właściwie ci niebliskich? No właśnie, to jest pytanie, na które w zasadzie nigdy sobie nie zadałem i teraz po raz pierwszy zostało mi ono zadane. Myślę, że ciekawość, że oczywiście to nie jest tak, że ja każdego rejestruję, tylko szukam według. Swoich potrzeb, tak zwanych twarzy interesujących, bardzo pociągłych, takich, które no powiedzmy sobie nietypowych, chociaż każda, jak już powiedziałem, twarz jest, jest fascynująca, ale jednak są takie, które przyciągają niesamowicie, i ja sobie w ten sposób robię kolekcję takich, takich zupełnie nadzwyczajnie ciekawych twarzy. A przede wszystkim interesują mnie te relacje zatrzymane właśnie przez aparat fotograficzny, bo my ich do końca tak nie widzimy, nie możemy im się przyjrzeć, prawda? Natomiast jak się zrobi taką, takie zdjęcie, takiego gestu zatrzymywania, na przykład jedna osoba zatrzymuje drugą i ma kontakt wzrokowy, no to można na to patrzeć i patrzeć, i to jest, to jest cudowne. A było tak kiedyś, że. Usłyszałeś prośby o to, żebyś nie robił zdjęcia, albo ktoś podszedł i powiedział, co ty robisz? Oczywiście, że tak, czasami. No teraz jest o tyle łatwa sytuacja, że to jest fotografia cyfrowa. Ja w każdej chwili w takiej sytuacji mogę się zatrzymać, pokazać zdjęcie i przy świadku usunąć je. No kiedyś trzeba było otworzyć aparat, wyciągnąć cały film. Jest piękna w książce opowieści o genach. O Twoich spotkaniach z rdzennymi mieszkańcami Australii, gdzie mieszkaliście przez czas jakiś. Opowieść o tym, że to jeden z tych ludów, który wierzy, że zdjęcie kradnie duszę. No właśnie, czy tak jest dokładnie, czy kradnie duszę może nie tyle, tylko ja myślę, że, że nie pozwala tej duszy swobodnie oddalić się z, z tego świata. Z tego świata i funkcjonować w innej przestrzeni jakoś, prawda? W jakiej nie wiem. Oni też pewnie nie wiedzą, ale im mniej jest tego ich wizerunku na, na świecie, tym te hamulce są mniejsze. I to było, to było tyle zaskakujące, że, że ta rasa mm, oczywiście zanika, taka czysta rasa aborygańska, bo kolonialiści angielscy zrobili wszystko, żeby, mm, żeby jak najszybciej ta rasa zniknęła, oni byli mordowani, potem dzieci były wykradane, prawda? To e, samo na nowej zelandizmu. Oczywiście. Z tym, że Maoresi nie byli autochtonami. Jak oni tak. przyjechali do Nowej Zelandii, to tam już ktoś mieszkał i oni dokładnie zrobili to samo. Tak. No i udało mi się namówić Aborigena, świętej już pamięci, niestety, Toma Louisa, który poznał ten świat cywilizowany i zresztą fantastycznie w nim zafunkcjonował jako muzyk i jako aktor. W wielu filmach zagrał i to w takich bardzo ważnych filmach australijskich i udało mi się go namówić, że, żeby jednak doszło do spotkania z osobą, ze starszyzną tego plemienia czy tej wioski i żeby ich przekonać, że warto mieć tą dokumentację, bo niedługo za, za 100 lat nikt nie będzie wiedział, jak oni tak naprawdę wyglądali. Oczywiście przesadzam, bo takich ludzi jak ja pewnie jest mnóstwo i to, to, to nie ja pierwszy zrobiłem zdjęcia aborygenów, ale to były takie wyjątkowe chyba portrety, bo oni wiedzieli, że mogą i chcieli. I potrafiłem podejść do nich bardzo blisko i oni patrzyli się tak niezwykle przenikliwie w sam środek obiektywu. W każdym przypadku. aż mi dreszcze przeszywały, jak, jak patrzyłem na nich przez ten obiektyw, a potem na zdjęciu dokładnie to samo. I co czułeś, kiedy te zdjęcia ujrzały światło dzienne? Satysfakcję? czy znaczy nie no, poczułem, że mam, że, że mam przede wszystkim taki ślad, który może być już niedługo zatarty. To samo robię na przykład ze sztuką ulicy, z szablonami, które niektóre są takim głosem ludzi, którzy nie mają dostępu do mediów i rysują, malują. Tam są bardzo uniwersalne przesłania na całym świecie, ale to znika. To jest zamalowane, zburzone, bo oni robią na, na ogół na takich ścianach, które długo nie istnieją. I, i to fotografuje. Wszystko, co przestaje istnieć, jest warte dokumentowania, myślę. A dlaczego się bałeś Wyspawa Myśliwskiego? Ja się go nie bałem. Ja miałem tylko taki problem, że on bardzo nie lubi, zdjęć. nie lubi zdjęć i to tyle. To stwarza od razu na dzień dobry, taką niedobrą relację, prawda? Trzeba było to jak najszybciej przełamać, bo fotograf musi z, e, zburzyć zresztą człowiek, który z nim rozmawia, tak jak ty, my musimy zburzyć barierę nieufności, która zawsze istnieje na początku. Chyba, że już się znamy, chyba, że się cenimy już z jakiejś poznanej przez nas pracy. Ponieważ ja go znałem, więc yy, byłem zafascynowany tymi jego książkami. Nie miałem żadnego problemu. Wiedziałem do kogo idę, i zbudowałem sobie na podstawie. Po Traktat o łuskaniu fasoli. Zbudowałem sobie takie yy, krótkie scenariusze do zdjęć, które on miał sam ilustrować swoją twarzą. O, to znaczy co? To znaczy wybrałem pewne fragmenty. Książki. Książki, tak. To były cytaty, powiedzmy sobie, półstronicowe. I wyobrażałem sobie... E, Nigdy nie myślałem o tym, że jak Jakby to na podstawie ktoś zagrał. Tak. Tekstów Myśliwskiego można robić zdjęcia. To znaczy, że można budować sobie wizję fotografii wyjętą z książki. Tak. I tak było właśnie. I to go zafascynowało. On był bardzo e, w ogóle chyba zaszokowany, że ktoś e, pokazał mu te fragmenty i wręcz szkice, jak ma to wyglądać. I te już nie pamiętam 7 czy 8 zdjęć zrobiliśmy w ciągu 15 minut, bo wiedziałem, że żaden człowiek, który nie lubi fotografii, nie da się wciągnąć w dłuższą zabawę. I jakim był modelem najwybitniejszy Kap polski Kapitalny. Pisa, żyjący? kapitan. <laughs> tu w książce jest takie zdjęcie. Na stronie 153 pan Wiesław w kapeluszu, by na Tom Kasikowę lewym okiem. Tak. Wszystko takie mroczne, jakieś takie powiedziałbym lekko kryminalne wręcz. No, odnosiło się już, nie pamiętam, to było tak dawno do jakiego fragmentu, ale, ale było bardzo ważnym zdjęciem. No właśnie. Wygląda trochę inaczej, bo tu nie chodziło o to, żeby pokazać Wiesława Myślickiego, żeby go sportretować, czyli opowiedzieć o jego wewnętrzności. Aczkolwiek każda ilustracja jego tekstów z jego udziałem automatycznie mówi bardzo dużo o nim, bo to przecież wiadomo jest wszystko oparte na jego bardzo mocnych przemyśleniach. To nie jest... Coś, co mu wpada nagle do głowy, i bierze ołówek, pisze. Tylko to są nieprawdopodobne przemyślenia. Tak, o tym zresztą będą Państwo mogli przeczytać w najnowszym numerze magazynu książki 16 października. Tam rozmowa z Wisowym Myśliwskim o życiu i właściwie nie opowieści, a bardziej o tym, czym jest lęk, czym jest miłość, a nawet czym jest, a czym nie jest patriotyzm. Ale ponieważ jesteśmy w radiu książki, to zapytam o jeszcze jedną rzecz. O spotkanie z Isławą Szymborską. No bo miałeś tę ogromną przyjemność, właśnie spotykania ludzi wybitnych dla polskiej literatury. I to też była osoba, wybitna postać, która nienawidziła, gdy ktoś robi jej zdjęcie. A tymczasem świetne portrety autorstwa Tom Kasikowy, trochę przypadkiem chyba zrobione. Ja myślę, że tam było jeszcze gorzej dla nas fotografów, bo. Pani Wisława reagowała rzeczywiście nawet czasami takimi dreszczami, gawkami, jak widziała aparat fotograficzny, więc ja sobie zadawałem pytania parokrotnie podczas tej sesji, po co ja to robię, dlaczego ja dręczę człowieka, no ale potem sobie szybko odpowiadałem na to pytanie, tak jak w przypadku aborygenów i Wiesława Myśliskiego, że, że następne pokolenia będą chciały jednak zobaczyć, jak wygląda pani Wisława i i pan Wiesław, więc y, trzeba było się z tym jakoś y, uporać. No i znaleźć sobie taką metodę, która y, taki moment, kiedy ona nie bardzo zwracał, nie, nie, nie czuje, że aparat jest na nią skierowany. I to się odbyło w pierwszym przypadku przez lustro, a w drugim przypadku, jak Jerzy Ilk rozmawiał z nią, pokazywały jakieś albumy, i ona parokrotnie reagowała tak spontanicznie na to, co widziała, ale widziałem, że cały czas też lewym okiem gdzieś tam kontrolowała, gdzie ja jestem. I wreszcie zawołałem i mnie i mówi tak: Panie Tomku, Panie Tomku, niech Pan tu przyjdzie. Po co robisz te zdjęcia? Czy nie lepiej jest porozmawiać? Czy masz tak, że kiedy przeglądasz zdjęcia z własnego archiwum i spotykasz tam twarze ludzi. O których fotografowałeś, o których już nie ma z nami. To nawet jeżeli to były przypadkowe spotkania, pojawia się coś w rodzaju tęsknoty? Ja w ogóle mam taki specyficzny stosunek do, do ludzi, którzy odeszli. Nie wykreślam ich książki telefonicznej, nie chodzę na pogrzeby. I w ten sposób cały czas, no, z drobnymi przypadkami, kiedy to jest obowiązek, prawda? rodzinny, ale pamiętam jak. Zrozumiałem to jak byłem w Australii i Waciek Kisielewski zginął w wypadku samochodowym i po prostu to było tak daleko i tak nierealne, że cały czas on dla mnie istnieje cały czas go mam mocno w głowie, we wspomnieniach i nie dopuszczam takiej myśli, że, że jest w innej przestrzeni. To było dawno temu, kiedy odszedł, ale no. przyznam się szczerze teraz ja, że lista osób, których nie mogę wykasować z książki w telefonie jest coraz dłuższa. No właśnie, są nam, byli nam potrzebni, wartościowi, są nadal, bo dopóki są w tej książce, to znaczy, że, że mają taką wartość, że chcemy na nich się napotykać w każdej sytuacji, nawet przeglądając książkę telefoniczną. Czy ty pamiętasz moment, w którym naprawdę zrozumiałeś, że jesteś fotografem? Tak, aczkolwiek to było bardzo, bardzo dawno. Masz na myśli taką świadomość, prawda, fotografowania, że to może być twoim językiem i formą komunikowania. Że w ten sposób będziesz opowiadał świat innym, tak? Tak. Tak się stało, tak się stało dosyć wcześnie w moim życiu, bo niewiele później od momentu kiedy zacząłem, w ogóle wziąłem aparat do ręki. Bo Spotkałem w Warszawie hipisów, kolorowych ludzi, takich wydawało mi się beztroskich, do których się natychmiast przykleiłem, i okazało się, że akurat był trzeci zjazd wtedy. W Kazimierzu nie, Dolnym. Tak, nie pierwszy, jak mi się wydawało. To zostało zweryfikowane parę dni w temu w Krakowie, kiedy spotkałem właśnie Jerzego Ilga i tak sobie rozmawialiśmy o dawnych czasach, ponieważ on też był hipisem. Hipisami byli również. Obaj panowie, którzy w tej chwili tam bardzo mocno stukają laską w Sejmie. Jak widać, ta ideologia nie wpłynęła na nich za bardzo pozytywnie, bo. bo nie Ludzie się zmieniają się w ciągu życia, to wiadomo. Nie, nie no może kochają ludzi, ludzi, ale. po swojemu. No tak. No w każdym razie wtedy jadąc tam w ogóle nie. Nie, nie brałem pod uwagę, że, że może mi się nie udać sfotografowanie tych ludzi. Tak bardzo chciałem, już wiedziałem, co mam zrobić. Wiedziałem, że chcę ich sfotografować rano przy ognisku, jak będą tacy zaspani, niskie światło. Ja myślę, że to już się zaczęła właśnie taka świadomość fotografa. Skoro się myśli, jak sfotografować, żeby komuś opowiedzieć o tym, to już jest ten moment. No i potem ten materiał się ukazał w perspektywach. Miałem wtedy, wtedy ile 21 lat, to dosyć wcześnie. 5 czy 6 stron w, w magazynie, który miał 24 strony, no to było to był takie taki ogromne osiągnięcie, kompletnie niespodziewane. No i wtedy to już było tylko z górki. W tym sensie, że nie wyobrażałem sobie, że mógł cokolwiek innego w życiu robić. A jak myślisz, dlaczego ci się udało? To jest e, pytanie w zasadzie, no tak, osobiste do mnie. No mnie się udało chyba dlatego, że się szczęśliwie zakochałem dwukrotnie. Znaczy raz fotografii, a raz swojej żonie i, i to uczucie jednak e, zawsze e, przynosi, że tak powiem, pozytywne. Rezultaty. No nie ma siły, żeby, żeby coś robić bez miłości, z pełnym takim zapałem. Oczywiście mnóstwo ludzi to robi i nie lubi swojej pracy i bardzo im współczuje, natomiast jeśli się coś robi z takim bezgranicznym uczuciem właśnie miłości i traktuje się to również jako hobby, zabawę, no to, to nie ma siły, żeby się nie udało. Teraz można zapytać tylko, co to znaczy udało się, bo ludzie uważają, że udać się to znaczy odnieść jakiś spektakularny sukces, być mistrzem świata w jakiejś dyscyplinie, prawda? I wydaje, pełne konto. Że, I pełne konto. Mi się wydaje, ja odnoszę wrażenie, że, że człowiek musi, może się czuć spełniony i powiedzieć, że udało mi się, jeśli, jeśli może całe życie robić to, co lubi. Bez względu na, na to, ilu ma zwolenników tego, co, co, co robi. Oczywiście każdy sukces w dziedzinie sztuki ułatwia dalszą karierę, dlatego że wszystkie drzwi się otwierają i, i wychodzi się zupełnie, ma, ma się po prostu łatwiej, prawda? Natomiast ja obserwuję czasami ludzi, którzy, ludzi, którzy pracują tylko dla siebie. E, tworzą sobie muzykę, czy, czy, czy piszą poezję, czy, e, czy fotografują i, i robią to w ogromnym skupieniu, z ogromną radością, wykonując jednocześnie również inne zawody. I bez tego nie byliby prawdopodobnie w stanie wykonywać się zawody w, w takim spokoju i normalnie. Szalenie ważne jest, odreagować, e, na codzienną taką pracę. Ja sobie wyobrażam pracę prawnika, czy pracę dentysty, czy pracę robotniki. Ona jest jednak taka żmudna, powtarzalna w wielu przypadkach, prawda? I spotkałem ludzi, którzy na przykład odreag odreagowują w ten sposób. Lekarze jeżdżą na warsztaty fotograficzne po całym świecie. Zajmują się tą fotografią, bo muszą się od tego oderwać kompletnie od codziennej pracy. Spotkałem ludzi, którzy biorą udział na przykład w takich różnych grupach tańca, takich rekonstrukcjach sprzed dwóch wieków. W Wilanowie spotkałem taką grupę. Jak się zbliżyłem do tych ludzi, okazało się, że wszyscy mają bardzo poważne zawody i wszyscy twierdzą, jak, jak jedna drużyna, że gdyby nie ta odskocznia, nie przebranie się, nie założenie peruki, jakiegoś stroju sprzed paru wieków, to oni by po prostu gdzieś tam oszaleli. ciężko byłoby. Może mhm. nie oszaleli, ale nie mieliby takiego zapału, bo po takim, po takim weekendzie spędzonym, czy, czy wakacjach, znowu się wraca z ochotą pewnie mhm. do swojego zawodu. Taki następuje reset w mózgu pewnie. A ty musisz odreagowywać, czy nie? Ja odreagowuję zmieniając gatunek fotografii. Z tego chodzenia i strzelania z biodra, jak już jestem znużony, zmęczony i zauważam, że zaczynam powtarzać podobne sytuacje, to znaczy w podobny sposób fotografuję albo no, są takie przejawy rutyny, to rzucam to i robię sobie projekt taki własny, polegający na tym, że ustawiam ludzi, robię albo portrety, albo aranżuję pewne sytuacje i. I to już jest zupełnie innego typu fotografia. Też w pewnym sensie reporterska, bo się zatrzymuje na chwilę czas, ale to, co się fotografuje, już jest wynikiem własnej aranżacji wyobraźni. Gdybym tak zapytał, trochę banalnie, przepraszam, ale to też wiele mówi o, o człowieku, tak mi się wydaje. O takie być może najbardziej dojmujące wydarzenie w Twojej pracy zawodowej, o spotkanie, o o moment, o chwilę, o miejsce. To co to było? Ujmujące czy dołujące? dojmujące? Yy, ciężko. Za yy. dużo, czy jeszcze nie było? Chyba nie było. Myślę teraz intensywnie, dlatego to tak długo trwa. W zasadzie, yy, ja nie wiem, czy to jest związane z fotografią. Trudno mi naprawdę coś w tej chwili na ten temat powiedzieć, bo... To może ja podpowiem. A właściwie... Zapytam o to, mm -hmm. o galerię bezdomną. Przecież to jest taki moment, taka sytuacja, w której pomagasz innym ludziom być sobą, zrealizować swoje marzenia. Powiedzmy trochę więcej o tym projekcie, tym, którzy tak, być może nie mm -hmm. wiedzą. Z tym, że już odnosząc się do poprzedniego pytania, no to to, to, to w zasadzie każda rzecz, y, którą się robi z pasją jest... Y, na tym samym poziomie, oczywiście, potem może jest troszeczkę więcej satysfakcji wynikającej właśnie z takiej galerii bezdomnej, która po prostu spowodowała to, że po wielu, wielu latach spotykam ludzi, którzy po prostu dalej istnieją albo w fotografii, albo w sztukach wizualnych, i, i to jest o tyle dla mnie satysfakcjonujące, że, że wydaje mi się, że część z tych ludzi mogłaby nawet troszeczkę przepaść i zająć się y, czymś innym, bo, bo jest bardzo mało galerii i weniu było. W tej chwili jest ten internet, w, który już, w którym można pokazywać swoje zdjęcia, ale 20 lat temu człowiek nie zrobił odbitki, nie powiesił jej gdzieś w jakimś miejscu publicznym, to w zasadzie nikt nie, 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 nie wiedział o jego istnieniu, o jego twórczości. Ci ludzie się zjeżdżali z całej Polski, potem już z różnych stron z świata, nawet, bo ta galeria, odsłony poszczególne galerii bezdomnej miały miejsce na pięciu kontynentach w końcu. W Nowym Jorku, w Londynie, w Paryżu, w Melbourne, w Sydney, nawet w Algierze była jedna odsłona. I co to powodowało, że ludzie, którzy kończyli szkoły fotograficzne, na przykład, nie mieli nagle żadnego zadania do wykonania, bo nikt od nich nic nie chciał i nie bardzo wiedzieli, co, co mają z tą fotografią dalej robić. Bo robić do szuflady, no to przy tej świadomości, że fotografia to jest, jest językiem, to, to kiepska sprawa, prawda? Chcieli jednak pokazywać te zdjęcia. No to można wziąć zdjęcie do ręki, chodzić po ulicy. Wiadomo, jak się patrzy na takiego człowieka. Natomiast te pustostany, które nagle były wypełniane dwustoma fotografami czy miłośnikami fotografii, którzy pokazywali swoje rzeczy na bardzo różnym poziomie, a potem rozmawiali przy świecach, siedzieli długimi wieczorami i bardzo często nawiązywali ze sobą kontakt. Tworzyli nawet takie grupy twórcze ludzie z różnych miast, wymieniali adresy. No to było, to było cudowne. W tej chwili powstała taka nowa inicjatywa, nie nazywa się już Galeria Bezdomna i ma służyć raczej kontaktom ludzi, ludzi którzy kochają fotografię z takimi już bardziej dojrzałymi, którzy osiągnęli cokolwiek i, i to ma miejsce pod Karpaczem. Mhm. I to się nazywa Fotokamp. A ja to nazywam po prostu fotograficznym Hyde Parkiem. Woodstockiem, przepraszam, nie Hyde Parkiem. To właśnie Galeria Bezdomna była fotograficznym Hyde Parkiem, taka absolutna wolność, swoboda wypowiedzi. Natomiast tutaj przyjeżdżają ludzie i przestrzeni bawią się rozmawiają, się, rozmawiają, słuchają muzyki, również słuchają różnych wykładów i spotkań z bardzo ciekawymi fotografami. A powiedz, czy wtedy, kiedy współtworzyłeś, współorganizowałeś te kolejne. Odsłony galerii bezdomnej w różnych częściach świata. Miałeś takie poczucie tworzenia wspólnoty? Albo że jesteście w jednej wspólnocie? Każde zgromadzenie daje takie poczucie. Jak jestem w Marszu Kodu, to też odnoszę takie poczucie, że to jest taka ogromna wspólnota a ludzi, którzy są szalenie pozytywni, kulturalni. To są cudowne momenty i to samo było w, w, w trakcie tych. Galerii, czy na koncertach muzyki, takiej dobrej muzyki, to pewnie się odczuwa to samo. Natomiast odnosiłem tam takie niezłomne wrażenie, że większość ludzi, którzy przyjeżdżają ze swoimi zdjęciami, mają taką ogromną chęć opowiadania tymi zdjęciami o sobie. To nie jest właśnie fotografia robiona na zamówienie, tylko ludzie chcą opowiedzieć o swoich rozterkach, o swoich dołach, a niestety nie za bardzo o swoich takich radościach i pozytywnych momentach. I to było nagminne. Więc znowu pewnego rodzaju forma terapii, prawda? Wyrzucanie z siebie takiego krzyku, że jest nam niedobrze, że jesteśmy albo samotni, albo opuszczeni przez kogoś w formie fotografii, to może być tylko czymś pozytywnym. Jak ci się udaje być takim optymistą w świecie, który, jak wiele osób uważa, zszedł na psy i jest znacznie gorszy niż ten przed 15 czy 20 laty? Na szczęście coraz bardziej się pojawiają ludzie, którzy, którzy uważają, że wcale tak nie jest. Że świat nie schodzi na psy. Ja też tak uważam. Ja porównuję czasy dzisiejsze z, nie tylko z czasami sprzed 100 lat, ze zdjęciami z Kazimierza nad Wisło, gdzie była taka straszna bieda. Ze zdjęciami na, na przełomie XIX i dwu, XX wieku, gdzie chłopi byli wyganiani z, z chałupy zimną porą, bo przyjeżdżał fotograf, chciał im zrobić zdjęcia i na dziesięcioro dzieci, siedmioro było na bosaka, a, a, a trójka miała buty. Widać było straszną nędzę i, i głód. Zresztą to wynikało również z rozmowy z moim ojcem, który się wychował na wsi i opowiadał, takie dosyć okrutne rzeczy. W tej chwili poziom życia jest bardzo wysoki. Oczywiście to jest rola kościoła i państwa. Powinna wszystko zrobić, żeby pracować nad taką etyką życia, bo to zostało gdzieś tam zepchnięte na bok. Powinniśmy mówić o tym, że jesteśmy cały czas częścią natury i częścią tego zbioru ludzkości, że naszą. Ojczyzną nie jest Polska ani Niemcy, tylko naszą ojczyzną jest ten globus, na którym żyjemy ta Ziemia. I musimy ją szalenie szanować. To prawda? jest trochę niepatriotyczne podejście, o tak bym powiedział. Tak, ale byśmy sobie podzielili na państwa, ja uważam, że, że patriotyzmem jest płacenie podatku i zbieranie śmieci na ulicy. Już tak trywializując sprawę. <grym> A nie poddawanie się takiej euforii, że jesteśmy wybranymi najlepszym. Krajem na świecie i wszyscy nam chcą zaszkodzić. A czemu zwróciłeś w pewnym momencie swój obiektyw w stronę przyrody natury? Co daje fotografowanie świata bez ludzi w obiektywie? No trzeba zacząć od tego, czym jest fotografia, że fotografia to jest, cokolwiek się nie fotografujemy, to jest przefiltrowane przez przez autora tych zdjęć, czyli przez jego potrzeby takie emocjonalne, prawda? I w zasadzie każda fotografia to jest również opowiadanie o autorze. To, o czym przed chwilą opowiadałem w przypadku tych ludzi w pokazujących zdjęcia w Galerii Bezdomnej, ale ja miałem, ja miałem taki moment, kiedy. Już poczułem pewnego rodzaju zmęczenie e, pobytem w zupełnie innym klimacie, czyli australijskim, gdzie po prostu zaczął się taki proces tęsknoty za, za tym, w czym mój organizm funkcjonował przez 34 lata. To były zapachy, to były odgłosy e, skrzypiącego śniegu pod nogami, czy chłopiących e, liści e, jesiennych. Ale to były, to były takie obrazy przywoływane przez ym, y, pamięć, które się gdzieś tam w mózgu pojawiały. I pamiętam, że w pewnym sobie przyrzekłem, że jak wrócę to, to właśnie sfotografuję to, co widzę tam na tych antypodach, czy to były same pozytywne obrazki. Melancholiny, bardzo często nieostre, bo tak pamięć działa, że czasami się widzi tylko kontury jakieś, prawda? Ciemne, bez żadnych detali, a czasami niesłuchanie wyostrzone. I tak, tak powstały dwa albumy. Jeden o, o nostalgii Chopina, bo on przebywał tyle samo, mhm. tyle e, też 20 lat poza Polską. Na drugi to już były cztery pory roku. I Polska jest najpiękniejsza? A skąd? Kto tak powiedział? Cały świat jest piękny. Cały świat jest piękny. Ja tak czasami z niedowierzaniem słucham, jak ktoś mówi: O, jaki piękny jest ten Paryż, chciałbym tam zamieszkać. No to niech się zamieszka i zobaczy, co to znaczy być samym w Paryżu na przykład. I wtedy mówię takim ludziom, że jak się przejeżdża przez małe miasteczko, które nie, które nie ma pięknej architektury, to też tam ludzie żyją i się kochają i. I, i, I mają jakieś fascynacje, i czym się cieszą, czym się martwią. Wszędzie ludzie mają na całym świecie takie same potrzeby, czy to jest pustynia, czy miasto. Oczywiście piękna scenografia, a jest Paryż, czy fascynująca, taką jest Nowy Jork. Potrafią gdzieś tam za, za, zadziałać jeszcze na, 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 na zmysł estetyki i tak dalej, ale z, bez tego można żyć. Nie można żyć bez ludzi, bez miłości. Powiedz na koniec, czy jest ktoś taki, o kim marzysz, by ci zapozował do zdjęcia? Każdy ma takie marzenia dziwne, czasami irracjonalne. Kogoś poznać, z kimś tak porozmawiać. Tu trafiłeś w sedno sprawy, bo kiedyś sobie powiedziałem, że zanim umrę, to chciałbym osiągnąć trzy rzeczy. Jedna to wystawa. Bodajże indywidualna w Paryżu, druga to publikacja w ogóle, a trzecia to zdjęcie, to zdjęcie na okładkę Toma White'a. I ponieważ żyję to jednego z tych, nie udało mi się z tych marzeń osiągnąć, to jest właśnie Tom Waits, którego muzyka cały czas idzie ze mną i, i mnóstwo prac wykonałem przy tej muzyce i ona mi daje niesamowitą możliwość taką, Skoncentrowania się i tylko i wyłącznie na obrazie. Wyłącza mnie, wyczyszcza, że tak powiem, mózgi i wprowadza mnie na, taki, na taką płaszczyznę, która po prostu pozwala mi się skupić na kreacji. A dlaczego właśnie Tom Waits? On jest taki dziki przecież. taki. A no właśnie, jest dziki. Taki surowy. Jest, jest surowy, jest, jest na, na granicy wręcz czasami takiego fałszu i kiczu, mówię o. O harmonii muzyki, prawda? I to co ja lubię, ja nie lubię. Ja, wszystkie moje zdjęcia są brudne w zasadzie i takie lekko podniszczone. Ja nie przypadam za perfekcją, ponieważ takiej nie ma. Człowiek w momencie porodu już się zaczyna psuć. Nie ma czegoś takiego jak perfekcja i udawanie, że jest, i robienie zdjęć takich w. Niesamowicie czystych, perfekcyjnych, ostrych. Yy, zupełnie nie trafia do mnie. To jest taka złuda. Yy. Taka to jest ładna klamka. Zaczynaliśmy od opowieści o pięknie, o tym narzucaniu stereotypów. I yy. teraz mówisz na koniec naszego spotkania, że perfekcji nie ma. No nie ma. No bo nie ma. Czystego piękna też chyba nie ma. Nie ma i to jest, żyjemy. W świecie, który jest po prostu, można określić naj, naj, najłatwiej, no, teorią względności. Wszystko, co, co oceniamy, wszystko, co mówimy, jest, jest względne. Tak jak te sytuacje na fotografiach. Na koniec pytanie o Twój stosunek do tego, że dzisiaj, w roku 2018, gdy rozmawiamy, fotografem może być każdy. Mówię o technologii, o tym, że. Te telefony, w których spędzamy. Każdy może rejestrować. Tak. Tak. Te zdjęcia trafiają do sieci, i nagle się okazuje, że ktoś nawet może mieć talent. Wcześniej hmm. sobie z tego sprawy nie zdawał, że jedno ujęcie kogoś hmm. zachwyci. To dobrze czy źle? Fantastycznie. A bo słyszałem wiele głosów. Ka kapitalnie. kapitalnie. Bo słyszałem wiele głosów różnych fotografów, którzy jednak się przeciwko temu buntują, którzy wierzą w to, że fotografia. No to są kolejne etapy. Trzeba zrobić to, to, to to i to. Dzisiaj ludzie się wyłamują z takiego... Słuchaj, z takiego żeby stanu. zostać stolarzem, to trzeba się zmierzyć chociaż raz w życiu z gwoździem i z młotkiem i z heblem. Żeby zostać z fotografem, trzeba choć raz w życiu mieć szansę zrobić, zarejestrować obraz. A potem dopiero się okazuje, że czy chcemy podążać za tym obrazem, czy też traktujemy to jako zwykłą, jednorazową przygodę. Czyli trzeba robić te zdjęcia? Trzeba, i dzięki temu, że każdy może, to, to nikt nie przepadnie. To chciałem powiedzieć, że jest naprawdę jest coś takiego w każdej dziedzinie jak talent jednak. W fotografii ja uważam, że, że talent polega na tym, że jesteśmy w stanie, niektórzy ludzie mają niesamowitą łatwość. Wrzucenia tej całej swojej wizji, która trafia do, do ich mózgu przez oczy, zamknięcia tego w obrazie dwuwymiarowym w ramce. Przecież my widzimy 140 stopni, taki jest kąt. My widzimy obrazem ciągłym. I teraz, jak to, co widzimy, wsadzić w klatkę? Jest prawie niemożliwe. Są tacy, którzy idealnie przenoszą ten świat. Pakują go, kompreszują go w, w małą klatkę aparatu. To teraz się uśmiechnij. Z nad mikrofonu. Tak. No, może się okazać, że jesteś utalentowany. Ma piękne zdjęcie, bo światło świetne. To Meksykola był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Radio Książki. Rozmowy o literaturze. Tomek Szikora Kapitalnie w radiu książki. Dziś w 8.10 wyjęliśmy kolejną rozmowę z archiwum tego podcastu, który przygotowujemy wspólnie z książkami, magazynem do czytania i audioteką. Kolejne spotkanie z archiwum tego podcastu za tydzień, w weekend. Michał Nogaś, dziękuję. Do usłyszenia. 8.10. Podcast Gazety.